Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, nad brzegiem Popradu, przy miasteczku Lubownia, zatrzymali się jeźdźcy. Dowodził nimi stary szlachcic, lubowieński. Tak mu się to miejsce spodobało, że na wielkiej skale postanowił wznieść zamek. Zaczął więc budowę, ale co wybudował w dzień, w nocy znikało. Lubowieński wyśledził, że miejsce to należy do diablicy. Udał się więc do niej na negocjacje. Ta zgodziła się na postawienie zamku, ale w zamian szlachcic miał oddać jej duszę. Zamek stanął w ciągu jednej nocy. Lubowieński poszedł do klasztoru i tam się wyspowiadał, a diablica uznała to za zdradę i postanowiła zniszczyć zamek, zrzucając nań ogromny głaz. Jednak w ostatnim momencie zabrzmiał dzwon kościelny. Głaz wpadł do Popradu, a diablicy nikt od tego czasu nie widział. Chociaż podobno widziano ją rok temu na zamkowej wieży. Tyle legenda, a po prawdziwą historię zapraszam na zamek w Starej Lubowni. The sky is the limit.